Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam was w wielkim teście tego, co na razie jest dostępne z browaru Malt Garden, tudzież dawnego Rockmilla. Na razie jest tam tylko Andrzej Miller, Łukasza jeszcze oficjalnie nie ma w browarze Malt Garden. Dwie serie piw, jedna seria imperialnych porterów z dodatkami, druga seria imperialnych stoutów z dodatkiem trzech różnych kaw. Powiedziałbym tak, bardzo odważne próby na start nowego browaru, ale jest to druga tutaj strona tego całego wydarzenia, nowego projektu Andrzeja Millera, że on receptury tych piw ma w głowie, robił już bardzo podobne piwa, zna tą ważelnię, bo obie serie ważone w browarze w Bytowie, więc zobaczymy, czy wprawna ręka, którą zasłynął w Rockmillu, w swoim domowym ważeniu, także przeniosła się na browar Malt Garden. No i chyba na pierwszy ogień polecimy z porterami. No to myk. Na pierwszy strzał The Big Book of Coconut, imperialny porter z kokosem. To jest jedyna z tych sześciu pozycji, jaką miałem okazję już pić. Ale nie zdradzę wam, jak poszło. Przekonamy się, może był taki, a nie inny dzień. Może dzisiaj będzie gorzej, może będzie lepiej. W aromacie kokosa nie ma za dużo. Jest, nawet bym powiedział, bardziej niż porter, delikatny koźlak. Takie nuty przypieczonego chleba, przypieczonego spodu od ciasta. Drobna melasa. No, jest też trochę suszonych owoców, ciemnych owoców. Kokosa brak. W smaku podobnie. Tutaj jest kokos, tutaj ponownie powtarza się ta baza, która w aromacie, czyli ciemne owoce, przypieczone spody od ciasta, chleba, troszkę rodzynek też. Ale żebym powiedział, że to jest bardzo kokosowe piwo, no to nie. No. Dla mnie jest nawet za słodkie. Dla mnie tutaj jest takie ulepkowate, jakby taki mocniejszy koźlak nieodfermentowany. Totalnie póki co nie mój klimat, więc lecimy z kolejnym. A tutaj chcą zza kamery spróbować. Drugie, Please Pass the Pie. Imperialny porter z ziarnami kakao i skórką pomarańczy. W ogóle co do samych etykiet, fajny motyw ten czytelności z przodu, z tyłu. Ale bazgroły do góry chyba są dla mnie zbędne. Bez urazy dla projektantów, ale wygląda trochę jakby dziecko w wolnej chwili sobie naciapało na kartce, no i wzięli, o, fajny pomysł. No i tutaj coś się więcej dzieje w aromacie. Jest nie tylko ta właściwie baza porterowa, która jest taka sama do każdego z trzech piw, jest delikatnie przykryta i tutaj już ta skórka pomarańczowa się przebija na pierwszy plan. Napisali, że jest skórka pomarańczowa, nie żaden aromat, ok. Nie będę się czepiał. Jest ziarno kakaowca w ilości 2%. No jest pomarańczowy bardzo. Tutaj pomarańczo przykrywa prawie wszystko, ale sprawia też wrażenie większej wytrawności tego piwa, przez co dla mnie jest też bardziej pijalne i myślę, że to mógłbym śmiało wypić z jakimś tam uśmiechem na ustach bez grymasu. Kakao jest też bardzo fajne w tle, ono nie jest mulące. Ale myślę, że
można by było bardziej popracować nad jeszcze tą fakturą. Na pewno lepsze niż kokosowy porter. No i przekazuję dalej, za kamery są bardzo spragnieni Malt Gardena. Trzeci imperialny porter, sound like a chocolate, imperialny porter z kawą i migdałami. Kawę Fazenda Rajnia Miaki przygotował Paweł Świderski, czyli Coffee Desk. No to lecimy z trzecim. Krzysiu, musisz poczekać. Migdałowe na maksa. Pachnie dosłownie jak olejek już z butelki, jak olejek migdałowy, który daje się do ciast. Kawa 2%, migdały 1%. Zobaczymy, co będzie, bo na razie czuję tylko migdały i nic innego. No i ta kawa kontruje te migdały, ale w aromacie ciasto migdałowe na maksa i mi to przeszkadza. Jest aż takie drażniące nos. No teraz nic innego nie czuję, tylko migdały. I śmiem twierdzić, oczywiście mogę się mylić, no bo bloger się głównie myli, że to nie były migdały, bo same migdały nie dadzą takiego aromatu. Jest to olejek migdałowy, dokładnie taki sam, jak się daje do ciast. Ta kawa jest nawet tutaj przykryta. Zdaję sobie sprawę, że Paweł jest doskonałym baristą, doskonale potrafi dobierać te kawy do piwa, bo to nieraz pokazał. Jeszcze za czasów, kiedy Andrzej był w Rockmillu i Paweł z nimi współpracował. No i, ale tutaj kawa zginęła totalnie w aromacie, a bardzo, bardzo mi szkoda. No, migdałowy porter i nic więcej. No, szczerze, Eddie chyba miał kiedyś migdałowe. I to jest ten aromat migdałów. No, przykryte wszystko. Dla mnie najlepszy pomarańczowo-czekoladowy, czy właściwie kakaowy. Okej, okay, fajny start. Wiele browarów mogłoby się na takie coś porwać, ale myślę, że tutaj dodatki, nad dodatkami trzeba popracować. Może kolejna seria takich porterów z czymś innym. I przekazuję dalej w obieg. No i mamy portery za sobą. Myślę, że czas na drugie danie, czyli I am your barista. I trzy piwa z różnymi kawami. Oczywiście nie pamiętam, nie sprawdzałem wcześniej, jakie to kawy. Tutaj mamy Monsunt Malabar. Tutaj mamy Haile Gebre, czyli jakaś już brzmiąca afrykańska. I Siltepec El Jaguar. Jak dobrze pamiętam, to była Etiopia, Meksyk i Brazylia? Albo Kolumbia jakaś? No ale sprawdźmy to, czy te kawy się czymś różnią. Powiem tak. Pierwsze piwa z kawą, które zrobiły wrażenie, to były pracownia piwa Six Joseph Street, Peru i Etiopia, i one były naprawdę świetne. I tam było bardzo łatwo znaleźć tą wyczuwalną różnicę pomiędzy każdym piwem, że ta kawa dała inny profil. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie tutaj, żeby one nie były przytłumione. Piłem, jeśli dobrze pamiętam, na Beer Geek Madness bazę do tego piwa, gdzie była na bieżąco dodawana kawa na świeżo. Ale no, zobaczymy, czy tak samo zostało tutaj, czy będzie różnica. No, nie gadajmy, sprawdźmy. Na pierwszy ogień ten Monsunt Malabar. Z racji, że szkiełek Malt Garden jeszcze nie ma swoich, ja też ich nie mam, więc za miastem sponsoruję nalewanie. No, prezentuje się fajnie, tak samo jak te portery. Delikatna pianka, ciemne, nieprzejrzyste. Wygląda ładnie,
trochę oleiste się wydaje po tym jak po szkle spływa. I kawa bardzo, bardzo intensywna. Fajna, taka orzechowa, nawet delikatnie zaciąga gdzieś tutaj tonka. Ale orzechowość na maksa i aromacie fajnie, fajnie. W smaku też naprawdę kawowe, jest bardzo lekkie, gładkie, aksamitne. Ono nie jest takie szorstkie gdzieś na jakbyśmy mieli figurę geometryczną, rąb czy kwadrat. Ono jest bardziej w stronę koła, okręgu, jakiegoś owalu, właśnie takie fajnie ułożone, zbalansowane. Piwo ewidentnie dla mnie do wąchania i do picia sobie wieczorem. Ono jest, bym nawet określił, że to mógł być spokojnie fest, bo nie jest tak agresywne, nie jest tak goryczkowe jak imperialny stout. No, to muszę powiedzieć, Andrzej, zrobiłeś dobrze. Albo też kwestia jeszcze dodanej kawy. Zaraz się okaże, jak wypadną inne dodane kawy. I przekazuję z powrotem w obieg. Tutaj ekipa... I właściwie też jednocześnie komisja sędziowska na boku mi referuje swoje zdanie. Jest inność od względem poprzedniego. I tutaj mamy Afrykę. Haile Gebre. Lekkie owocki, naprawdę lekkie owocki, ale jest coś, co mnie akurat niepokoi, a zdarza się w niektórych kawach taka warzywno-fasolowość. Ale okej, to się może zdarzyć w niektórych kawach. I tutaj jest wyraźnie mniej ciała. Tak przynajmniej takie wrażenie, wyraźnie mniej tej kawowości. Ta kawa jest delikatna, na pewno dla osób, które nie są fanami kawy w piwie, no to będzie bardziej przystępne niż poprzednie. Ten Moonsound Malabar. Ale aromat też ciekawy. Tutaj nawet właśnie delikatnie wchodzi migdał. I to taki migdał naturalny, nie olejkowy, który tak nie wali intensywnie po nosie. No i to też jest bardzo fajne, gładkie. Tutaj więcej kwasowości od kawy wychodzi. Ona aż delikatnie tak ściąga język, ale w bardzo przyjemny sposób. Muszę powiedzieć, że drugie piwo z serii I Am Your Barista i drugie bardzo, bardzo przyjemne. I przekazuję dalej. No i lecimy z ostatnim I Am Your Barista i to jest El Jaguar. Jak mawia Tomasz, że mawia Simon. Nice smoke. No i lecimy dalej. Prezentuje się chyba najsłabiej ze wszystkich. Trzech, albo to kwestia mojego nalania, ale tam się przy pierwszym się stworzyła fajna piana, przy drugim jeszcze też, a przy trzecim już właściwie nie ma piana jak na coli. I właściwie profil kawy, to już mogę powiedzieć, podsumować z tych trzech. Najbardziej klasyczny, najbardziej intensywny był w pierwszym. I co zaskakujące, piwo to samo, jeśli chodzi o bazę, ale to jest najbardziej zbliżone do porterów tą fakturą. Ono jest wodniste, szczerze mówiąc. Najmniej takie
pełne, wydające się. Oczywiście, tak jak poprzednie, ułożone, zbalansowane. I aromat bardzo, bardzo podobny do tej poprzedniej kawy z Afryki. Kto mi wyłączył? Co? Gadaj. Pytanie z kamery, ile tam jest czasu? 15:36, 7:08. Dziękuję, Tobiasz. Asystentura jak zawsze w pełni. Mały przerywnik rozrywkowy i powiem tak. Chyba przypadkiem trafiło, że IMO barista idący od tej pierwszej kawy do ostatniej, to w tej kolejności bym je ułożył. Tak mi najbardziej smakowały. Tu jest nawet odrobina truskawek. Odrobina truskawek, jakichś czerwonych owoców, więc myślę, że jest coś tutaj nawet fajnego. Ale no, przekazuję dalej. Asystent Tobiasz sprawdza się. A ja tak, podsumuję pokrótce. Imperialne portery 3+, a te imperialne stouty z serii IMO Barista, która mam nadzieję będzie kontynuowana. Bardzo dobra czwóreczka, nawet hacząca gdzieś tam momentami o 4 z wyróżnieniem. Wiele do dopracowania według mnie jeszcze, ale też wiele, ale to wiele browarów może zazdrościć takiego startu, takich piw startowych i takiej jakości, bo to muszę przyznać, Andrzej ma rękę, wie jak ufajtać dobre piwo, ale moim osobistym zdaniem do porterów raczej nie wrócę, a do imperialnych stoutów z serii IMO Barista myślę, że z wielką chęcią. I ja się z wami żegnam, materiał dość długi, ale myślę ciekawy. Kurz po premierze Malt Garden opadł, a kolejne piwa już na warszawskim festiwalu piwa. Tam będą premierowe IPy i myślę, że też coś się uda nagrać, więc ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach i na razie, cześć. Na razie. Hello.